Sławek Szmal, kapitan reprezentacji narodowej. Sławek, już za dwa dni pierwszy mecz Euro 2016 przeciwko Serbom. Co ciekawe, to jest przeciwnik, z którym mierzyliście się na otwarcie mistrzostw w 2012 roku, kiedy by oni byli gospodarzami, i dwa lata temu w Danii. Oba te mecze przegraliście, chyba czas odwrócić tą niekorzystną passę. Ja nie patrzę wstecz. Przede wszystkim staram się przygotować do tego meczu z ich ostatnich kontrolnych meczy, które rozegrali na Węgrzech. Troszeczkę inny zespół, bo brak u nich dwóch najbardziej doświadczonych właściwie zawodników. Być może bramkarz, który wrócił do nich, z najbardziej doświadczonym, Stanić. Tak, trudny przeciwnik, bo to jest drużyna, wydaje mi się, o podobnym zagrożeniu rzutu z drugiej linii jak my. Bardzo doświadczona, bo cały przód ich zespołu są to zawodnicy Bundesligi i w swoich klubach grają bardzo dobrze, więc mamy wielki respekt dla tej drużyny, a wszystko okaże się na boisku. Tym razem będzie jednak ta różnica, że będzie was wspierać 15 tysięcy gardeł, polskich gardeł w dużej większości. To chyba będzie wasz ósmy zawodnik, nieoceniona pomoc. Taką mam nadzieję. Bo w takim meczu, tym bardziej pierwszym meczu takiej imprezy, jest ważne, żeby zapanować nad emocjami, nad nerwami, i to będzie chyba pierwszy krok do zwycięstwa. Czy twoja rola jako kapitana jest jakaś szczególna? Starasz się pomagać teraz młodszym kolegom, mobilizować, czy wszyscy koncentrujecie się już jednakowo na tym meczu otwarcia? Zresztą podczas tych mistrzostw wydaje mi się, że nie trzeba będzie motywować tutaj nikogo. Ta rola kapitana jest tylko w tym momencie reprezentacyjna, bo przed taką imprezą chyba nie trzeba motywować, raczej trzeba będzie te nerwy studzić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.